Jeśli trenujesz kalistenikę albo dopiero zaczynasz i czujesz, że możesz mieć pewnego rodzaju braki w technice, jak i w podstawowych ćwiczeniach, to ten materiał rozwieje wszelkie wątpliwości. Pewnie nieraz widziałeś osoby wykonujące imponujące skille w kalistenice, ale oczywiście, zanim zaczniesz ich naukę, musisz opanować podstawy. Ta seria nazywa się Kalistenika w pigułce, gdzie w sposób merytoryczny, ale przede wszystkim szybki omawiam zagadnienia związane z kalisteniką. Dzisiaj omówimy sobie podstawowe ruchy, tak abyś nabrał większej świadomości swojego ciała i przede wszystkim kontroli oraz przejdziemy przez podstawowe ćwiczenia, dlatego celem na dzisiejszy materiał są 4 minuty, czas start. Jako początkujący powinieneś zacząć od nauki kontroli miednicy, ponieważ to warunkować będzie, czy twój kręgosłup będzie ustawiony w pozycji bezpiecznej. Dlatego zaczniemy sobie od pozycji stojącej. To jest pozycja neutralna, to tak zwane przodopochylenie miednicy, a teraz widzisz tyłopochylenie. Twoim pierwszym celem jest opanowanie tych ruchów w pozycji stojącej. Wygląda to dosyć komicznie, ale uwierzcie mi, nie jest takie łatwe dla osób początkujących. Pamiętaj o tym, aby ruch zachodził poprzez aktywację mięśni brzucha i pośladków, czy też ich rozluźnienia, a nie poprzez samo wypchnięcie biodra lub też cofnięcie go. Jeśli już to opanowałeś, utrudnijmy sobie zadanie i naucz się tych ruchów w pozycji podporu w pompce oraz zwisu na drążku. Naszym drugim celem będzie opanowanie pozycji łopatek. Tutaj zacznijmy również od pozycji stojącej. Obecnie widzisz pozycję neutralną. Oddalając od siebie łopatki, wykonujemy tak zwaną protrakcję, a łącząc łopatki retrakcję. A teraz jeszcze druga płaszczyzna, czyli obniżenie łopatek to depresja, a uniesienie ich to tak zwana elewacja. W pozycji stojącej jest to naprawdę proste zadanie, więc problematyczne jedynie może być zapamiętanie nazw. A jeśli to opanujesz, to przejdźmy do nieco trudniejszego, czyli opanowania tych ruchów w pozycji pompki. Trenując kalistenikę, wzmacniaj nadgarstki i chwyt. Siła chwytu i zdrowe nadgarstki to podstawa dla każdej osoby trenującej kalistenikę. Dlatego na początku zadbaj o ich wzmocnienie. Jeżeli odczuwasz dyskomfort, na przykład podczas wykonywania pompek, możesz wykonywać je na paralelkach, ponieważ wtedy twój nadgarstek będzie ustawiony w pozycji neutralnej. Swoje nadgarstki możesz wzmocnić wykonując ćwiczenia zaprezentowane na ekranie. Ja osobiście polecam je wdrożyć w rutynę rozgrzewkową. Chwyt możesz wzmocnić wykonując zwis na drążku, który najlepiej uwzględnić na samym końcu treningu. Jeżeli dojdziesz do nieco wyższego poziomu, możesz utrudnić sobie zadanie wisząc na ręcznikach. Poznałeś właśnie podstawy, a teraz zobaczmy, jak możesz je wykorzystać w podstawowych ćwiczeniach. Pierwszym ćwiczeniem będą pompki. Jeżeli jeszcze nie jesteś w stanie wykonać tego ćwiczenia, uwzględnij prostsze odmiany, czyli na przykład pompki na kolanach, negatywy, czy też pompki z dłońmi na podwyższeniu. Twoim celem jest wykonanie 15 idealnych pompek, zatem przejdźmy do techniki. Pompkę zaczynamy od pozycji protrakcji, czyli kiedy nasze łopatki oddalone są od siebie, oraz neutralnego ułożenia naszej miednicy. Podczas schodzenia w dół cofamy łopatki, tak aby bardziej rozciągnąć naszą klatkę piersiową, jednocześnie pilnując tego, aby nadmiernie nie wygiąć się w odcinku lędźwiowym, czyli aby zachować neutralną pozycję miednicy. Korzystając z okazji, że jeszcze tutaj jesteś, szybkie info, niedługo powstaje aplikacja treningowa CaliAthletics. Już teraz możesz zapisać się na listę osób oczekujących, a my wracamy do materiału. Drugim podstawowym ćwiczeniem będzie podciąganie na drążku. Twoim celem będzie opanowanie 10 idealnych podciągnięć. Jeżeli jeszcze nie jesteś w stanie się podciągać, zachęcam Cię do sprawdzenia mojego materiału na ten temat, który znajdziesz na kanale, jak dojść do pierwszych 10 podciągnięć. Jeżeli chodzi o ćwiczenia wzmacniające, głównie uwzględnimy tutaj negatywy, izometrię, czy też podciągnięcia na ringach z nogami na podwyższeniu. Jeżeli chodzi o podstawowe informacje dotyczące techniki, to nasza miednica powinna być ustawiona w pozycji neutralnej lub jeżeli chcemy dodatkowo zaangażować mięśnie brzucha i pośladków, może być ułożona w pozycji tyłopochylenia. Zaczynamy sobie od pozycji aktywnego zwisu, czyli ściągamy nasze łopatki do dołu, do pozycji depresji. Wykonując ruch podciągnięcia, pilnujemy tego, aby nasze łopatki cały czas utrzymane były w pozycji depresji i pilnujemy tego, aby nasze łopatki nie uciekły do protrakcji. Trzecim ćwiczeniem będą pompki na poręczach, czyli tak zwane dipy. Po opanowaniu przynajmniej 10 klasycznych pompek powinieneś już być w stanie wykonać kilka prawidłowych dipów. Zatem uwzględnij te ćwiczenia w swoim programie treningowym, pozwolą Ci one na rozbudowanie górnej części Twojego ciała.
Jeżeli jednak miałbyś jakiś problem z tym ćwiczeniem, możesz uwzględnić sobie gumy oporowe, a twoim celem jest osiągnięcie 10 dipów. Mamy kilka technik wykonania tego ćwiczenia, natomiast takim najbardziej podstawowym, który pozwoli nam w nieco lepszym stopniu zaangażować klatkę piersiową, jest pozycja, w której na samym początku będziemy w nieco większym wychyleniu do przodu. Pilnujemy tego, aby nasze łopatki były w pozycji depresji, czyli barki oddalone od uszu, a podczas samego ruchu schodzenia pilnujemy tego, aby nasze łopatki nie uciekały do protrakcji i podczas wypychania pilnujemy, aby łopatki nie uciekały do pozycji elewacji. Przejdźmy sobie teraz do planka. To ćwiczenie dla osób początkujących, które pozwoli na prawidłową aktywację mięśni brzucha, tak aby utrzymywać naszą miednicę w pozycji neutralnej. Natomiast tutaj również mamy kilka technik jego wykonania. Taką najbardziej podstawową jest ustawienie naszej miednicy właśnie w sposób neutralny oraz nasze łopatki również w pozycji neutralnej. Możemy również ustawić je w pozycji protrakcji oraz w tyłopochyleniu naszą miednicę, jeżeli zależy nam na tym, aby aktywować dodatkowe grupy mięśniowe. Podciągnięcia australijskie to ćwiczenie, które pozwoli nam rozbudować siłę przyciągania w płaszczyźnie horyzontalnej. W początkowej pozycji nasze łopatki będą w protrakcji, jednak podobnie jak w przypadku podciągnięć, przed samym ruchem aktywujemy je. Czyli ściągamy nasze łopatki do pozycji retrakcji, jednocześnie utrzymując je depresji. Jeśli chodzi o miednicę, powinna być ona ustawiona w pozycji neutralnej. Podczas ruchu przyciągania pamiętamy o tym, aby ściągać nasze łopatki do tyłu i wypychać klatkę piersiową do przodu. I tak jak w każdym materiale, mam dla Was coś ekstra. W opisie tego filmu znajdziecie przykładowy plan treningowy, który posłuży Wam na pierwsze tygodnie treningu. Oczywiście pamiętajcie, każdy z nas ma nieco inny poziom startowy, dlatego trzeba go dostosować do własnych możliwości, ale instrukcje znajdziecie w tym e-booku. A więc jeżeli chcesz opanować kalistenikę w krótkim czasie, to przede wszystkim skup się na opanowaniu kontroli miednicy, łopatek i podstawowych ćwiczeń. To pozwoli Ci na przyspieszenie Twojego progresu, ponieważ w lepszym stopniu będziesz angażować Twoje mięśnie do pracy, dzięki czemu poprawisz swoją sylwetkę, siłę oraz ogólną sprawność. No i na koniec, oczywiście pamiętaj o systemie progresji. Takim najbardziej podstawowym jest po prostu zwiększanie liczby powtórzeń z tygodnia na tydzień, ale oczywiście możesz też przechodzić do nieco trudniejszych odmian ćwiczeń. Jeżeli będziesz w tym regularny i będziesz stosować te techniki przynajmniej przez 90 dni, to gwarantuję Ci, że zobaczysz dobre efekty. Jeżeli chcesz opanować kalistenikę z programem treningowym, który poprowadzi Cię krok po kroku od osoby początkującej do zaawansowanej, to zapraszam Cię do sprawdzenia mojej strony kaliathletics.pl, gdzie znajdziesz program Kompletna Transformacja. Ja tymczasem z Wami się żegnam i widzimy się w kolejnym materiale. Jeżeli wpadną Wam jakieś pomysły na kolejne odcinki, dajcie znać w komentarzu.